godzin. Kurczę, albo ja się skurczył. Ty też się chyba skurczył. Co? Co robimy najpierw? Dałbyśmy go granatem zgasili. Granat pójdzie z tej strony. No, możemy dać. To już coś nie za dużo. No. Pierwszy pole może zrobić tu. Między tymi drzewami tu. Tam, no. Dobra. Drugie pole może zrobić tak samo na brzegu po drugiej stronie. Ale pierwszy będzie nietrafiony. Gdzieś tam jakiś wybił taki. Ile masz ładunku dla nas? 10-14. 10 nawet na jest 8. No, w sumie mamy 3 rekonstrukcje. 30 ładunków na 3 rekonstrukcje. Odsłona historii frontowych w gminie Porąbka. Bardzo serdecznie chciałem przywitać przede wszystkim grupy rekonstrukcyjne, które dzisiaj tutaj się zjawiły, aby nie tylko nas bawić, ale aby nam ukazać kawałek historii na ten czas dwudniowych imprez, dwudniowych zabaw, dwudniowego spotkania z historią. Powinienem przekazać ten symboliczny klucz do gminy Porąbka właśnie osobom, które tutaj się tym zajmują, które będą tutaj nam to wszystko prowadziły i przybliżały. Jest tak piękny, że niechętnie go oddaję, ale bardzo, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Klucz będziemy trzymać. Może go oddamy, może nie. Zobaczymy. Wszystkich serdecznie zapraszamy na wszystkie pokazy, na rekonstrukcję. Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. A jeżeli myślicie Państwo, że oliwki z czarnym nie można powiązać, to jesteście w błędzie. Luz, amulec. Na tego mostu, jaki był. Umówmy się, że mamy Sycylię, jest rok 43 i robimy inscenizację opartą na pewnych wydarzeniach wokół mostu Pimasol, na której desantowała się brytyjska pierwsza brygada desantu spodochronowa. Opowiadamy sobie jakąś tam historię.
Nie było. Nie radia stacji, będę w polu. Która wchodziła na wali o Rosję. A on przez sekundę pomyślał, czy kiedyś wrócimy na Piccadilly? Rędunek z galosu. Ale z batalionu, który został rozrzucony w rejonie Rosu tego dnia. Pocie czoła, pracujący sanitariusze, a tego dnia obsługi karabinów maszynowych wiedziały, że zabiąc się nie mogą. Do cholery, nie mam żadnej wyjątki. Koniec lipca 1944 roku. Na drodze prowadzącej do Saint-Lô, na terenie Normandii, słychać było non-stop chrzęst gąsienic i ogień artylerii. Nikt nie pytał czyjej. Monsieur Labouche przez kilka dni z rodziną przebywając w piwnicy drżał na samą myśl, że wieś znajdzie się pod ogniem. Saint-Lô było tylko 14 kilometrów. Ale kiedy wyszli na otwarty teren, zaczęło się. I leżał jeden żołnierz obok drugiego. Patrząc w niebo, będąc przekonanym, że następuje kolejny z naletów. Tego dnia byli pod ogniem artylerii. Zostało 5 pocisków. Wskaz mówił 14, tylko 14 kilometrów. Teraz miał go na dłoni i wydawało się przez chwilę, że ma przewagę, ale tylko przez chwilę. Spruski aristokratycznej sztabu na drodze prowadzącej do Saint-Lô dogorywała operacja Kobla. Tamtego dnia szli w stronę Saint-Lô. I nagle zrozumiał, że to już po wszystkim. Blue One, jaka jest sytuacja? Blue One, Blue Two. Otwarliśmy drogę do Saint-Lô. Blue Two, możecie nadsyłać posiłki. Blue One, nadciągamy. Eter był pełen rozkazów. Tamtego dnia na drodze do Saint-Lô 29. Dywizja Piechoty była triumfatorem. Jesteście wielcy! Z 13 na 14 kwietnia 1944 roku zapalił się w górnym użytku.
Marcin po 34 punktu piechoty. W momencie, kiedy połowę oddziały podchodziły do okopów, to jest ale wtedy się cały drugi wyróżniło się nagle za drzew, sprawdzając, czy wszyscy w rosyjskich mundurach nie dają za to życia. Pamiętasz, jak głęboki był punkt? Wejście na ich odcinku, dzień po drugiej stronie, tylko drzew.
Dzień dobry, szanowni państwo. Tak na zakończenie chciałem podziękować wszystkim grupom rekonstrukcyjnym, organizatorom na czele z GOK-iem naszym, porąckim, z panią dyrektor Anią Jezierską. Dziękujemy za te dwa dni. Naprawdę dużo się działo. Cieszymy się, że pogoda nam dopisała. To okienko takie covidowe się otworzyło. Miejmy nadzieję, że dłuższy czas zostanie otwarty i będziemy mogli więcej w takim towarzystwie się spotykać. A tak na osłodę, na koniec tych dwóch dni, uwieńczenie będzie koncert naszej grupy Czarno-Czarni. Także mam nadzieję, że państwo będą się bardzo dobrze bawić. Dziękuję bardzo. Nie pęknie parę.